Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, a dzisiaj przychodzę do Was z komiksem Mechanika Nieba od wydawnictwa Kurz, autorstwa Mervana. Komiks ten zalicza się do serii pod tytułem Widok na nieznane, serii składającej się z różnych historii, głównie science fiction, różnych wizji przyszłości, światów postapo albo alternatywnych wersji historii. Przechodząc natomiast do Mechaniki Nieba, zacznę od tego, dlaczego kupiłem ten komiks. No ale tutaj nie będę oryginalny. Grafika jest zawsze elementem, który musi przykuć moją uwagę. Jak nie trudno się domyślić, tak było i tym razem. Oprócz tego ciekawa wizja postapokaliptycznego świata, pełnego życia, a nie śmierci, jak to ma zazwyczaj miejsce w tego typu komiksach, czy też innych pozycjach kulturowych. Przechodząc już natomiast do treści, zapoznałem się z wywiadem, w którym sam autor dla wydawnictwa Magnetic Press odpowiedział na kilka pytań. Jednym z nich było pytanie o inspirację powstania tego komiksu. I taką podstawową z nich był fakt, że autor wyobrażał sobie, jak może wyglądać przyszłość ludzi, przyszłość po końcu świata. Miał wobec tego chorobliwe przemyślenia, że po upadku świata, który obecnie znamy, ludzkość będzie skończona, przestanie istnieć. Jak wspomina autor, nie chciał takiej wizji świata, w którym ludzkość umiera albo choruje, jest zainfekowana na przykład od promieniowania. Jego wizja jest inna, mianowicie taka, że znowu może być miło, przyjemnie, że świat zostanie napędzony młodością, energią i witalnością. Biorąc pod uwagę te elementy, które przyświecały autorowi, powstała właśnie Mechanika Nieba. Przejdźmy do ogólnego przybliżenia fabuły. Na początku szybkie wprowadzenie do całego świata, do wydarzeń. Wyobraźcie sobie pędzący pociąg, który jest zapowiedzią przyszłych zdarzeń i zaraz po tym przeskakujemy do właściwych bohaterów. Poznajemy Aster Span. W zasadzie tak pierwotnie brzmiał tytuł tego cyklu. No i Aster jest naszą główną bohaterką. Spotykamy ją w miejscu zamieszkania. Poznajemy trochę faktów dotyczących świata, tego jaka tam jest temperatura, wilgotność, tego typu rzeczy, co jest istotne dla budowania wyobrażenia właśnie tego miejsca. Natomiast później wyruszamy w drogę, obserwujemy rutynę postaci, problemy z jakimi się zmagają, jakie posiadają talenty, jakie relacje występują pomiędzy różnymi bohaterami, zbliżamy się do nich. Jednocześnie oni pokazują nam, niczym w kinie, niczym podczas oglądania seansu filmowego, jak wygląda otaczający ich świat. A światem tym jest relatywnie mała społeczność, trochę na kształt takiego starożytnego polis, tak bym to określił. Żyjąc w postapokaliptycznym, powojennym, zrujnowanym świecie, który w odróżnieniu od wielu właśnie stworzonych przez pisarzy, filmowców czy komiksiarzy, nie jest radioaktywną pustynią. To nie jest śmiertelnie niebezpieczny Fallout czy Mad Max, lecz zielona, bujna, kolorowa dżungla, coś na kształt tropikalnego lasu. Panuje tam przytłaczająca wilgoć i bardzo wysoka temperatura. To warunki, które sprzyjają wzrostowi roślin, zapewniają bezpieczeństwo termiczne. Wykorzystując te warunki, mieszkańcy tym się właśnie zajmują, uprawą roślin. Są rolnikami uprawiającymi ryż. Jednak nie są jedynymi mieszkańcami świata, czego przedsmak otrzymujemy już wcześniej. Okazuje się, że aby przeżyć, będą musieli wziąć udział w grze wzbijaka, która przyjmuje formułę trochę na kształt drużynowego Battle Royale. Tyle, że dla mieszkańców PAN to zupełna nowość. Jak sobie poradzą, czy uda im się przetrwać, przeczytajcie ten komiks, bo naprawdę warto poznać tę historię i dowiedzieć się samodzielnie, jak do tego doszło. A teraz przekażę Wam tutaj kilka elementów, przybliżę,
właśnie związanych z całym tym światem, które pozwalają nam go zgłębić. Postaram się to zrobić możliwie bezspoilerowo, a przynajmniej nie ma to większego wpływu na opowiadaną historię. Miejscem akcji zdaje się być Francja. Mamy rok 2063, prawdopodobnie jest to świat po jakiejś wojnie. Zniszczone miasta, ulice zapalone gruzem, wraki czołgów. Wszystko też dodatkowo jest zalane wodą, także można się domyślić, że nie wiem, oceany wystąpiły z brzegów albo doszło do jakiegoś innego kataklizmu. To potencjalnie idealne miejsce dla szabrowników, ale jednocześnie pełne niebezpieczeństw. Niebezpiecznych stworzeń polujących również na to, aby znaleźć jakieś pożywienie, ale nie tylko. Pan, to państwo miasto, jest zamieszkane głównie przez młodych, nieświadomych, butnych ludzi. Widać, że nie znają oni świata przed wojną, przed upadkiem cywilizacji. Uczą się tego świata na nowo. Nowe pokolenie nie zna historii tego, jak ta cywilizacja upadła, w związku z czym nie jest świadoma pewnych zagrożeń, konsekwencji, tego typu rzeczy. Nie wiedzą na przykład, czym jest kowalstwo, nie mają pojęcia o technologii. Żyją raczej skromnie, elektryczność zdaje się być luksusem tylko dla nielicznych, posiadających przykładowo, nie wiem, agregat zasilany ropą czy jakimś innym paliwem. W tym świecie jest oczywiście religia i prawo. Wspomniana wcześniej niewiedza spowodowała powstanie nowego porządku, nowych zasad, reguł działania. To wpłynęło również na wytworzenie kultów, zabobonów czy wierzeń. Można więc powiedzieć, że pan ma swoją nową religię oraz zbiór praw. Wyrazu tego doświadczymy szczególnie w pierwszej fazie opowieści i zostało to bardzo sprytnie wplecione w fabułę. Co jednak wiąże się z prawem, to rzecz jasna frakcje i organizacje. No dzisiaj utożsamiamy prawo z rządem, jakąś formą parlamentu czy innej instancji. Takie organizacje zostały ustanowione również w PAN. Może nie do końca takie jak parlament, ale coś na ten kształt. Są jasno określeni liderzy, którzy podejmują decyzje, wskazują kierunek, ustalają nowe zasady, choćby w temacie handlu wymiennego, który jest podstawową formą obrotu dobrami i surowcami. Przyjrzymy się natomiast bohaterom. Jak już wspomniałem, sam autor chciał wykreować młodych, energicznych ludzi i to rzeczywiście mu się udało. Co ciekawe, towarzyszy im wiele emocji. Są zazdrośni, rywalizują między sobą, mają swoje miłostki, zauroczenia, zdarzają się przyjaźnie lub antypatie. Można odnieść wrażenie, że są oni trzonem społeczeństwa. Jednocześnie zauważalny jest brak starszyzny lub nie odgrywa ona szczególnej roli w tej historii. Owszem, są starsze postacie, ale jest ich niewiele i raczej zdają się ustępować pola. Tempo akcji, zależnie od etapu historii, powiedziałbym, że ta podzielona jest na coś w rodzaju trzech aktów, zostało bardzo dobrze dopasowane do wydarzeń. Wprowadzenie nowych postaci, poznawanie świata, jego zasad, wszystko to następuje spokojnie, stopniowo, daje czytelnikowi czas na oswojenie się. Później budowane jest napięcie, akcja zaczyna przyspieszać. Czas na moment kluczowej rywalizacji i pędzimy do przodu, chcemy więcej, szybciej. Od komiksu nie można się oderwać, akcja jest wartka i dynamiczna, pełna emocji, niczym mecz sportowy. Rysunki powstały przy użyciu pędzla i farb. Autor malował wszystko ręcznie, czego fragmenty możecie zobaczyć w materiale. Piękne, pastelowe barwy, miękka i dominująca, ciepła paleta, ale momentami, gdy coś trzeba podkreślić, widać taki wyraz krzykliwości. Tytuł Mechanika Nieba kojarzy mi się trochę z kosmicznym meczem, z Igrzyskami Śmierci, czy wszelkiej maści pojedynkami, gdzie następuje coś na kształt walki Dawida z Goliatem. I choć oczywistym jest, kto zwycięży, tak jak w tej przypowieści, to najważniejsze pozostaje
jak do tego doszło, jakie straty trzeba będzie ponieść, jaką cenę zapłacić i co tym samym zyskamy. Konstrukcja świata przypomina trochę te z Ziemi swoich synów, komiksu Dupiego, czy też z filmu Wodny Świat. Krajobraz natomiast jest bliski temu, co mogliśmy zobaczyć w komiksie PTSD. Również tam mamy bardzo bujne, egzotyczne miasta, choć one są zdecydowanie większe. Tutaj w przypadku Mechaniki Nieba Pan jest, powiedziałbym, raczej skromnym osiedlem, że tak powiem. Natomiast sama główna bohaterka, no właśnie. Myślę, że tutaj zakończę, bo poznanie głównej bohaterki to jest wisienka na torcie całej tej opowieści. Powinniście po prostu sięgnąć po ten komiks i sami ocenić. Co ciekawe, z wywiadu z autorem, do którego się odnoszę, możemy dowiedzieć się również, że Mechanika Nieba to nie jest pierwszy i ostatni komiks, który otrzymamy z tego uniwersum. Autor pracuje już nad kolejną opowieścią i mam nadzieję równie dobrą, bo świat ten zdaje się mieć naprawdę spore możliwości i wiele historii do opowiedzenia. Zatem ja wypatruję kolejnych komiksów autora z tego świata, jednocześnie z chęcią sięgnę po inne komiksy z serii Widok na Nieznane. Kilka z nich posiadam, więc pewnie w przyszłości też zechcę wam je przybliżyć. Dajcie znać, czy planujecie kupić Mechanikę Nieba, a może czytaliście już ten komiks, jakie były wasze wrażenia, co wam się podobało, co wam się ewentualnie nie podobało. Dla mnie to bardzo dobre science fiction post-apo, ale właśnie z takim pozytywnym, dobrym przesłaniem, z nowym otwarciem. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie, wysłuchanie tego materiału. Trzymajcie się i do następnego. Na razie, cześć.